Borelioza jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię, przez krętka o nazwie Borrelia. Jest to bakteria przenoszona najczęściej przez kleszcze i tą drogą, czyli drogą odkleszczową, przedostaje się do człowieka. Jest to infekcja dosyć częsta. Dzisiaj już oficjalne gremia mówią o tym, że prawdopodobnie ludzi chorujących na boreliozę jest około 10-krotnie więcej niż mówią oficjalne statystyki. Objawy boreliozy są bardzo zmienne od tego, jak dany pacjent choruje. Musimy tutaj mówić o bardzo indywidualnym podejściu. Jaka tkanka, jaki narząd jest zajęty, takie objawy po prostu dominują. To, co obserwuję u swoich pacjentów, na przykład jeżeli chodzi o objawy z układu nerwowego, to częste są drętwienia i porażenia nerwów. Często moi pacjenci skarżą się na bóle głowy, zawroty głowy, problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, z orientacją. Moi pacjenci czasami gubią się na własnym osiedlu, zapominają bardzo prostych informacji, muszą zapisywać na kartce swój własny adres, mają problemy z doborem słów, skarżą się czasami na nadwrażliwość na światło, dźwięki. Częsta jest również zmienność emocjonalna, od depresji po zachowania agresywne. Jeżeli miałbym mówić o objawach związanych z układem krążenia, to są przyspieszenia, akcja serca, skoki ciśnienia. Jeżeli mówimy tutaj o narządzie wzroku, mamy męty, tak zwane kłaczki w polu widzenia, czy też zapalenia spojówek. Narząd ruchu jest bardzo często zajęty i tutaj przewodnim objawem są po prostu bóle stawów, bóle mięśni. Co charakterystyczne dla boreliozy, to jest to, że te dolegliwości mają charakter wędrujący. Może tak być, że w jednym tygodniu boli lewe kolano, a w drugim tygodniu już boli prawe kolano. Ten dziwny, zmienny charakter często świadczy o boreliozie. Jeżeli chodzi o stan ogólny, pacjenci skarżą się często na po prostu osłabienie kondycji, problemy ze snem, problemy z bardzo dużym zmęczeniem, z upośledzeniem sprawności ich fizycznej, obniżeniem temperatury ciała, dreszczami, falami gorąca. To są objawy, które najczęściej obserwuję. W związku z tym, że objawy są bardzo różne, pacjenci są często mylnie diagnozowani i mają różne diagnozy, które w swoim życiu przez wiele lat szukania prawidłowej diagnozy gdzieś otrzymali od wielu różnych lekarzy. Tutaj mogę wymienić rozpoznania stwardnienia rozsianego, zespołu przewlekłego zmęczenia czy fibromialgii, padaczki, depresji czy nerwicy, reumatoidalnego zapalenia stawów, różnych chorób autoagresyjnych czy choroby Alzheimera, wielu innych jednostek chorobowych. Nasze podejrzenie, czy choruje na boreliozę, czy nie, powinno być związane z tym, że objawy dotyczą nie tylko jednego narządu, czy nie tylko jednej tkanki, ale dotyczą bardzo wielu narządów. W większości chorób objawy są zlokalizowane w tym chorym narządzie, czy w tej chorej tkance. Jeżeli cierpię i na zmęczenie, i na problemy skórne, i na problemy stawowe, i na problemy neurologiczne, prawdopodobnie musi być wspólna wykładnia tych wszystkich moich dolegliwości. Oczywiście, żeby rozpoznać, mówimy tutaj na razie o podejrzeniu, ale żeby rozpoznać, potrzebujemy odpowiedniej diagnostyki laboratoryjnych, odpowiednich testów, które potwierdzą nam obecność w naszym organizmie krętka, czyli borelii.